Cześć, jestem Klawiatekana, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż nierówności. Ok, i zaczynamy od tego, że my to już mamy w takiej, nazwijmy to, w formie końcowej, ponieważ my w nierównościach lub równaniach dzielimy na liczbę przy x. Tej liczby nie jesteśmy w stanie odjąć, tak? Bo coś, co ma pierwiastek, nie odejmujemy. Z czymś, co tego pierwiastka nie ma. I na tym całe to zadanie właśnie polega, że tu już jest nasza liczba, która jest przy x i to na nią będziemy dzielić. Czyli x, i teraz uwaga. Pierwiastek z 3 to około 1,7. 1,7 minus 3. Daje nam liczbę ujemną. A jak my dzielimy przez liczbę ujemną, to nasz znak się odwraca. Tutaj musicie być czujni. Ok, no i lecimy. Pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 3 minus 3. I będziemy usuwać niewymierność zmianownika za pomocą wzoru skróconego mnożenia. Czyli a plus b, a minus b i daje nam to a kwadrat minus b kwadrat. Czyli jak my tu mamy minus, bo to jest obojętne, czy pierwsza jest z minusem, czy druga jest z minusem, bo mnożenie jest naprzemienne. Ważne jest to, że jak macie minus, to robicie plus, a jak jest plus, to robicie minus. Żadnej większej filozofii tu już potem nie ma. Ok. I teraz u góry to wymnażamy z tym i z tym. I znów do przypomnienia, pierwiastek z A do potęgi drugiej niweluje nam pierwiastek i daje nam A. A co za tym idzie, że pierwiastek z A razy pierwiastek z A to to samo, tak? Czyli A. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech to po prostu 3. Pierwiastek z 3 plus pierwiastek plus trzy to będzie plus trzy pierwiastki z trzech. No i pierwsze leci do kwadratu. Tak, no to to jest znowu to 3. Odjąć i tu mamy 9. I teraz góry nie jesteśmy w stanie dodać, bo nie wolno. Na dole mamy minus 6. To teraz możemy to zrobić w ten oto sposób, że... Minusa damy sobie przed znak, a tu górę i tu będziemy dzielić przez 3. 3 na 3 to 1. Tutaj ta trójka po prostu zniknie, zostanie pierwiastek z trzech, a w mianowniku będziemy mieć 2. Tak, To jest pierwszy sposób. Gdy to liczyłam, padł mi do głowy kolejny sposób, ale to tylko w takim przypadku, gdy wasz nauczyciel pozwala zostawiać niewymierność w mianowniku. To wtedy przynieśmy się jeszcze raz do tego fragmentu i weźmiemy sobie ten pierwiastek z trzech przed nawias. I teraz. Pierwiastek z trzech razy co da nam pierwiastek z trzech? No jeden. I pierwiastek z trzech razy co da nam 3. Bazujemy na tym, czyli pierwiastek z trzech. I to nam się po prostu skróci. I mamy 1 przez minus pierwiastki z trzech. I to oczywiście też na tym etapie jesteśmy w stanie tutaj usunąć niewymierność. I otrzymamy dokładnie ten sam mm, wynik, tak? Ok, to przechodzimy do podpunktu B, to zrobimy to z tym wystawianiem, skrócimy i potem usuniemy niewymierne, żeby mieć dwie pieczenie na jednym ogniu. Ok, będziemy tutaj dzielić przez 2 minus pierwiastek z dwóch. Rozwinięcie dziesiętne pierwiastka z dwóch to około 1,4, więc to jest liczba dodatnia, dlatego nasz znak nie będzie się zmieniał na przeciwny. I zostaje nam x, pyk, pierwiastek z dwóch przez 2 minus pierwiastek z dwóch. Znów sobie tutaj wystawimy ten pierwiastek z dwóch. I pierwiastek z dwóch razy co daje nam 2? No pierwiastek z dwóch. Pierwiastek z 2 razy co dajemy minus pierwiastek z 2 minus 1. To się tutaj skraca. I mamy 1 przez pierwiastek z 2 minus 1. No to teraz działamy znowu tym zerem skróconego mnożenia. Pierwiastek z 2 plus 1. Góra nam się nie zmienia, bo wszystko razy 1 to to samo, ale dół. Pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to 2, a minus 1 do potęgi drugiej to minus 1. Znaczy 1 do potęgi drugiej to 1, ale minus i tak nam zostaje, żeby się nikt nie czepiał. Czyli na dole mamy po prostu 1. A wszystko na 1 to to samo. Więc tu mamy taki zapis. Dzielimy na liczbę. Jaką mamy przy x. Tutaj jest dodawanie, więc to na pewno będzie liczba dodatnia. I zwróćcie uwagę, że tu i tu jest ta sama liczba, a to samo na no to samo to po prostu 1. I tutaj pod punkt D dzielimy na to. Ok. Nie wiem, jak to tu kurczę zapisać. Dobra. 2 minus pierwiastki z 5. Rozwinięcie dziesiętne pierwiastka z 5 to około 2,2, więc to jest liczba ujemna, i tu nam znak się odwróci. I teraz zapiszmy to sobie. I odwróćmy szyk. Obojętne czy góry, czy dołu. Widzicie to? To są po prostu przeciwne znaki. Więc wyciągniemy tutaj przed nawias u góry na przykład minus jedynkę. Minus 1 razy co daje nam pierwiastek z 5. No, minus pierwiastek z 5. Minus 1 razy co daje mi minus 2. 2. Czyli mam to samo w nawiasie. To całe do jedynki, to całe do jedynki. Minus 1 razy 1 przez 1 to po prostu minus 1. Dzielimy. Rozwinięcie dziesiętne liczby pi to około 3,14, więc my tutaj dzielimy przez liczbę ujemną. Także zamieniamy znak na przeciwny minus 1 przez 3 minus pi. Żeby było ładniej zamienimy znaki na przeciwne. Z minus jedynki zrobi nam się jedynka, Tu będzie 3 plus pi. I teraz zamieńmy szyk, żeby było ładniej. Po prostu, bo to oczywiście jest to samo, ale tu jest ładniej. Okej, okay, tutaj sami musimy sobie wyznaczyć liczbę, jaką będziemy mieć przy x, ale myślę, że to nie jest ciężka sprawa. Dzielimy. To jest 3 razy 1,7, czyli nasz wynik znów będzie wynikiem ujemnym. Ok, górę i dół dzielimy sobie przez 3, z tego będzie 2, to 1, a tutaj to nam całkowicie znika. Ok, na tym etapie kończymy, jeżeli nie musicie usuwać niewymierności. jeżeli musicie, no to usuwamy. 2 razy 1 to 2, 2 razy pierwiastek z 3, 2 pierwiastki z 3. 1 do kwadratu pierwiastek z 3 do kwadratu przez minus 2 to damy sobie tutaj przed całością minusa albo dobra będziemy skracać przez minus 2 każde 2 przez minus 2 to minus 1 a tutaj z tego znów będzie minus 1, ale tej jedynki nie zapisujemy, więc tak o. Bez zbędnego kombinowania robimy x na lewo, wiadome na prawo. Gdy przenosimy znak, przez znak pamiętajcie, że zmieniamy znak na przeciwny. Tutaj dajemy x przed nawias. Na no tu wyliczamy. Dzielimy. Sekundkę, czy my tu nie dzielimy przez liczbę ujemną? To jest je tak. Ok. Mm. Podzielmy to przez nie wiem w sumie przez minus dwa. Spróbujmy to podzielić. I teraz będziemy mieć. Z tego będzie minus 1. Z tego byłoby jeden. Odjąć. Pierwiastek z dwóch. OK. No to mamy to. Co teraz? Hmm, 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 hmm. Chyba tak to można zostawić. Usuwamy niewymierność z mianownika. Minus 1, minus pierwiastek z 2 przez. Tu będzie 1, a z tego 2. Czyli będziemy zmieniać znaki na przeciwne. Z tego 1 i tak. O. Teraz tu jest. Tak. To, co porówna się i zmiana znaku. Dobra, tu wyznaczamy x. Tutaj tego odjąć nie możemy, więc zostaje tak, jak jest. Dzielimy i tutaj na bank mamy liczbę ujemną. To, na co dzielimy, wskakuje nam w mianownik. Czy my tu jesteśmy w stanie coś zrobić? Hm. Tak, jesteśmy w stanie tą dwójkę tu wyrzucić. Ok, to nam się skraca elegancko. I mamy dwójkę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.